Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam kolejną fajną trasę do biegania w stolicy Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Roslyn w stanie Virginia do Waszyngtonu. Swoją drogą zwróćcie uwagę na tę tablicę powitalną. To chyba najbrzydsza, jaką widziałem w życiu i znajduje się w centrum politycznym świata, w stolicy Stanów Zjednoczonych. Ok, to zaczynamy do Waszyngtonu. Dostaniemy się za pomocą Key Bridge, czyli mostu nad rzeką Potomac. Mostu, który upamiętnia autora tekstu do hymnu Stanów Zjednoczonych. Key Bridge rozdziela Waszyngton i stan Virginia. No to zaczynamy. Z tego mostu, jak widzicie, rozpościera się bardzo ładny widok na Potomac. Nieźle stąd widać również Waszyngton, wyspę Roosevelta. Ten most to dobry punkt, by zrobić sobie kilka fajnych zdjęć. Jesteśmy już na Georgetown, to historyczna dzielnica stolicy Stanów Zjednoczonych. Jest tu mnóstwo restauracji, kawiarni, pubów. Jest to super miejsce do spotkań. W weekendy jest tu naprawdę mnóstwo ludzi, ale chcę Wam pokazać jedno miejsce, gdzie zawsze są ludzie, niezależnie od pory dnia ani tygodnia. To jest kawiarnia Georgetown Cupcakes. Jak widać, zawsze jest kolejka. To jest ewenement. Dwie siostry rozkręciły ten biznes. Muffinki jak muffinki, bardzo słodkie, jak wszystko w Ameryce, ale ludzie z całych Stanów, jak już są w Waszyngtonie, to przychodzą tutaj, żeby spróbować tych babeczek, ponieważ właścicielki ich muffinki były bohaterkami reality show pokazywanego w telewizji. Show, z tego co się orientuję, już w telewizji nie ma, ale miejsce nadal jest zatłoczone. Ale skoro już tu jesteśmy, to chcę Wam pokazać jeszcze pewną rzecz. Jeden budynek, który jest dosłownie kilka kroków stąd. No to biegniemy. Jesteśmy na miejscu w tym budynku za moimi plecami. Przed przeprowadzką do Białego Domu mieszkał John Fitzgerald Kennedy. A teraz biegniemy nad Potomac. Właśnie jesteśmy. To fantastyczne miejsce do biegania, także na spacer. Można tutaj spędzić fajnie czas z rodziną. Jest gdzie usiąść, można stąd popłynąć stateczkiem po Potomacu, czy też wypożyczyć kajak. A w weekendy w tych restauracjach, obok których za chwilę będę przebiegać, o, trudno o wolny stolik. Przyznać, że bardzo lubię tutaj przychodzić. No to teraz biegniemy już w stronę Białego Domu. Teraz może się trochę popatrzysz na amerykańską stolicę. Czerwone światło, ale pewnie zdąży i nic nie przyjedzie. Jest drogowskaz do centrum, no ale my już w tej chwili biegniemy po ulicy Pennsylvania Avenue, dokładnie przy tej, przy której znajduje się
Biały Dom, czyli rezydencja amerykańskiego prezydenta. Za chwilę tam będziemy. Zwróćcie uwagę na te dwa budynki. Pierwszy z nich to siedziba Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a kolejny Banku Światowego. No i tu mieliśmy dowieść do Białego Domu, ale widzę, że panowie z Secret Service zamknęli ten fragment ulicy Pennsylvania Avenue. A spróbujemy podbiec od innej strony. Ale na chwilę się jeszcze zatrzymam. Nie wiem, czy widzicie, ten budynek, gdzie wisi amerykańska flaga. Nie będzie go dobrze w tej chwili widać. Myślałem, że uda nam się podbiec, ale niestety nie. To jest Blair House. To jest budynek, który należy do kompleksu Białego Domu i w nim mieszkają zazwyczaj ważni goście prezydenta. Biały Dom jest za tamtymi drzewami. No, z naszych prezydentów w Blair House spał między innymi prezydent Aleksander Kwaśniewski czy prezydent Bronisław Komorowski. No, muszę się na chwilę zatrzymać, dlatego że przebiegałem właśnie obok sklepu, w którym można kupić gadżety związane z Białym Domem. I zobaczcie, odwrócę kamerę, w sprzedaży jest już ornament na Boże Narodzenie 2017. Tak będzie wyglądał. Już można sobie kupić. Biały Dom każdego roku wydaje specjalną ozdobę choinkową. Jak widzicie, mamy maj, a oni już mają przygotowane coś, co będzie hitem w grudniu. No to ruszamy dalej. No niestety kolejny przystanek. Secret Service zamknął kolejną ulicę, ale to pewnie dlatego, że sprzed Białego Domu rusza kolumna, no stawiam, wiceprezydenta. Prezydent raczej tędy by nie wyjeżdżał. No możemy popatrzeć na to. Tak, wiele wskazuje na to, że jest to kolumna pojazdów z wiceprezydentem Pence'em. Dwie limuzyny z amerykańskimi flagami, cała kolumna samochodów. Z całą pewnością jedzie z biura, który znajduje się przy Białym Domu, do swojego mieszkania nieco dalej, które jest oddalone od Białego Domu. No możemy biec dalej. Do parku Lafayette, parku przed Białym Domem. O, rezydencja amerykańskiego prezydenta jest tam. To była dosyć krótka trasa, nieco ponad 3 mile, jakieś 5 km, ale jeżeli Wam się podobała, no to jeżeli będziecie w Waszyngtonie, to oczywiście polecam. Wkrótce pokażę Wam inne trasy. O, przepraszam, panowie z Secret Service. Przed Białym Domem zawsze jest mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów, którzy się fotografują. Być może kolejną trasę pokażę z Białego Domu, na przykład na lotnisko imienia Ronalda Reagana. Bardzo fajna, przyjemna trasa nad Potomakiem. Tymczasem serdecznie pozdrawiam, kłaniam się nisko. Do zobaczenia, Paweł Żuchowski. Thank you.